Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wierzchołkiem paraboli o równaniu y równa się minus 3 w nawiasie x odjąć 2 do kwadratu plus 4 jest punkt o współrzędnych. Tutaj trzeba zastosować postać kanoniczną funkcji kwadratowej. Przypomnę wzór, który można odszukać w tablicy. Wzór na postać kanoniczną jest następujący. Y to się równa a w nawiasie x minus p do kwadratu plus q, gdzie wierzchołek ma współrzędne właśnie p i q. No i popatrzmy teraz na ten zapis i na ten zapis. Zobacz, tak jakby nasze a to jest minus 3, nasze p to będzie 2, bo tu jest minus 2, to jest minus p, czyli p to będzie 2, a q, czyli to, co stoi za nawiasem, tu jest plus q, tu jest plus 4, czyli nasze q to jest 4. Zatem wierzchołek ma współrzędne 2 i 4. I to jest odpowiedź, czyli odpowiedź D.